Co ksiądz pomyślał w chwili, gdy usłyszał, że to jest tak złośliwy nowotwór? Wtedy nic nie pomyślałem, bo stałem w sutannie przy ladzie i musiałem być dzielny. No bo to jest tak, jak jesteś w Polsce facetem i księdzem i taką osobą gdzieś tam na tym moim terenie znaną, ja jestem taką, mogę powiedzieć, taką Dodą powiatu, no jaki powiat, taka Doda, ale to muszę trzymać twarz. Dostaję to rozpoznanie do ręki, czytam je, oczywiście ani mi mięśnie to nie drgnie, mówię dziękuję, Bóg zapłać, z Panem Bogiem, płacę grzecznie, trochę mi się pewnie ręce trzęsą. No, wyszedłem oczywiście do mojego samochodu, wsiadłem i się poleczałem natychmiast, bo byłem przekonany, że to jest z pewnością ostatni moment, kiedy sam będę ten samochód prowadził i znowu zaskoczenie. Wróciłem do prowadzenia samochodu legalnie dostosowanego dla niepełnosprawnych i wszystko hula.